Maryjo Królowo Polski, po raz kolejny w naszym życiu stajemy do apelu, łącząc się wspólnie na modlitwie, jako Twoje dzieci, synowie i córki. Gromadzimy się tu w kaplicy cudownego obrazu, jako pielgrzymi, by wyrazić swoje jestem, pamiętam i czuwam. Przynosimy dziś do Ciebie całe nasze życie, nasze radości, nasze smutki, dziękczynienia, jak do swojego domu, bo Ty jesteś naszą matką. Jak mówią słowa pieśni, do kogoż mamy wzdychać nędzne dziatki, tylko do Ciebie, ukochanej matki, u której serce otwarte każdemu. A wierzymy, że Twoje serce jest przepełnione miłością i pragniesz tej miłości od nas. Uczysz nas kochać. Uczysz nas, jak wygrać życie, by być zbawionym i cieszyć się chwałą nieba. Tą miłość do człowieka wyrażasz poprzez swoje życie, poprzez pokorę. Maryja często przedstawiana jest jako ta, która zwą matką zawierzenia. Można powiedzieć, że przykład jej życia to nieustanny wzór głoszenia pokory i miłości względem Boga. Zawierzyła w momencie zwiastowania. Zawierzyła w Betlejem, gdy jej syn przychodzi na świat w warunkach godnych pożałowania. Zawierzyła, kiedy wychowywała Jezusa. Zawierzyła, kiedy Jezus podejmował spór z faryzeuszami, sadyceuszami, uczonymi w piśmie, popadając w niełaskę. Zawierzenie Maryi widać jednak najbardziej pod krzyżem. W Ewangelii Janowej, tak często czytanej w tym miejscu, kiedy Jezus zostawia nam swój testament, Maryja pokazuje, jak zawierzyła swoje życie Bogu. Zawierzenie niełatwe, trudne. Wyobraźmy sobie, co mogła czuć matka, która patrzy na śmierć swojego syna. Jakie towarzyszyły jej uczucia, gdy syn wisi na krzyżu obok niej, inni drwią. W takich sytuacjach często człowiekowi towarzyszy nienawiść, żal, gniew, bunt, czy też ucieczka przed tym, co trudne. Tymczasem Maryja pozostaje pod krzyżem, trwa przy swoim synu, chociaż jej serce pęka z bólu. Musiało krwawić. Co zrobili z jej synem? Dlaczego go odrzucili? Cierpi, ale nie rozpacza. Nie lamentuje, nie obwinia. Trwa wiernie do końca. Może nie rozumie, ale wie, że musi tutaj być, że musi to wytrwać. Trwanie pod krzyżem to przebaczenie oprawcą. To pozostanie wiernym aż do końca. To przyjęcie woli Bożej wbrew zdrowemu rozsądkowi. Pytamy, dlaczego ewangeliści podali nam tak mało szczegółów o Maryi z okresu męki i śmierci Jezusa. Oto odpowiedź. Są bóle, których nawet anielski język nie byłby w stanie opisać. Dlatego ewangeliści uważali za stosowne pokryć cierpienia Maryi zasłoną milczenia. Jedynie święty Jan zdecydował się podać nam krótkie słowo. Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego. Te słowa mówią wszystko. Jezus na krzyżu, Matka stoi obok. Maryjo, biskup Karol Wojtyła mówił, że tam na Golgocie odkupienie przeszło przez bolejące serca Maryi i Jezusa. Właśnie tam miało miejsce odkupieńcze zjednoczenie dwóch serc. Również na Kalwarii miało miejsce największe ich rozdzielenie przez śmierć Jezusa. Jednak od tamtej chwili, kiedy Chrystus wyrzekł słowa „Oto Syn Twój”, między matką a jej synem jest miejsce dla każdego człowieka. W swoim łonie Maryja nosiła tylko jedno dziecko. Od Kalwarii nosi w sercu nas wszystkich. Ostatecznie pozostanie przy swoim fiat. Niech się stanie. Wypowiedzianym i stale potwierdzanym swoim życiem. Maryjo, i my również dzisiaj powtarzamy swoje zawierzenie Kościołowi Świętemu, że za przykładem Twojego zawierzenia chcemy i my wyrazić nasze zawierzenie Tobie. Tegoroczne hasło pierwszej pielgrzymki diecezji zielonogórsko-gorzowskiej brzmi: Wszystko postawiłem na Maryję, zaczerpnięte z myśli sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który bezgranicznie Tobie ufał i Ciebie kochał. To on, doświadczając w swoim życiu prześladowania,
duchowej kalwarii i więzienia pokazał nam na nowo, jak zło wygrywa modlitwą i zaufaniem Tobie i Bogu. Kardynał, odpowiadając na pytanie, dlaczego wszystko postawił na Matkę Bożą, tak wyjaśniał. Wydaje mi się, że najbardziej bezpośrednią moc w moim życiu jest Maryja. Przez szczególną tajemnicę, której w pełni nie rozumiem, została ona postawiona na mej drodze. Wiem jednak, że z tej drogi zejść nie mogę i nie chcę. Własne przekonanie o mocy wstawiennictwa Maryi wprowadził do całej posługi duszpasterskiej. Wszystkiego można się wyzbyć, ale nie Matki Boga. Wszak jestem jej własnością, którą sam rządzić się nie mogę. Słowa medytacji zapisane przez księdza prymasa w więziennych rozważaniach nabożeństwa Drogi Krzyżowej pokazują, jak głęboko człowiek może związać się z Maryją, jak może jej życie zawierzyć. Prymas kochał to miejsce, kochał Jasną Górę i wskazywał to miejsce jako szczególnej łaski, mówiąc: naród polski krzepi się tutaj, obmywa się we łzach pokuty i radości i wraca do zwykłej pracy, świadomy, że na Jasnej Górze jest Pani i Matka, która czuwa nad jego duchem i jest jego obroną. Maryjo, stojąc dziś tu na apelu, prosimy Cię wszyscy, bądź naszą obroną, czuwaj nad każdym z nas, bądź zawsze w naszych radościach i smutkach, bądź zawsze naszą opiekunką i ucz nas zawierzenia. Bóg zapłać księdzu Krzysztofowi Kolanowskiemu, kierownikowi pierwszej pielgrzymki diecezji zielonsko-gorzowskiej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Maryjo, stoi dzisiaj przed Tobą jakże wielka rzesza pielgrzymów. Dziękujemy Ci, Maryjo, za świadectwo wiary tak wielu pątników zmierzających ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny, aby modlić się u Twojego tronu. Pragniemy naszą modlitwą, jak każdego dnia, otoczyć cały Kościół Święty. Modlimy się za Ojca Świętego Franciszka, polecamy cały polski episkopat obecny wśród nas, księży biskupów. Pragniemy w Twoje ręce, Maryjo, oddać wszystkich umęczonych kapłanów, którzy przybyli tutaj w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. To nie tylko ich trud pielgrzymowania, ale także posługa duszpasterska, posługa sakramentalna. Dziękujemy Wam, kapłani, za Wasze świadectwo, za Waszą pracę. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj przybyli na Jasną Górę, wśród nich z pierwszej pielgrzymki diecezji sandomierskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, toruńskiej, gdańskiej, białostockiej, warmińsko-mazurskiej. W Twoje ręce, Maryjo, oddajemy parafię Lewice w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś dzisiaj w kopii obrazu nawiedzenia. Wśród intencji, które nosimy w naszych sercach, modlimy się w intencji parafii Świętej Wody w 300-letnią rocznicę, prosząc o Twoją opiekę. Prosimy o zdrowie dla Wiesława i Marka. Prosimy za pielgrzymów 36. pielgrzymki z Gdyni, którzy dziękują Tobie, Matko, prosząc o szczęśliwe dotarcie do celu i we wszystkich intencjach pątników. Prosimy w intencji księdza prałata Stanisława Achora z parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Prosimy dla niego łaskę zdrowia. Naszą modlitwą ogarniamy Janinę i Stanisława Laskowskich w 60. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. Prosimy o szczęśliwą operację dla Anny i Lidii. Są wśród nas także pielgrzymi z Piotrkowa Kujawskiego, z Gdańska, z Janowa Lubelskiego, grupa świętej Urszuli z diecezji sandomierskiej, sanktuarium świętej Wody z diecezji białostockiej, z Janowa Lubelskiego oraz Tucholi. Tych pielgrzymów i wszystkich nas zgromadzonych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej oddajemy, Maryjo, w Twoje ręce. Pamiętamy także o tych pielgrzymach, którzy duchowo są razem z nami. Wielu z nas nie może wyruszyć na pielgrzymi szlak, ale w duchu wiary każdego dnia
łączą się z poszczególnymi grupami pielgrzymów, aby modlić się, aby w duchu tęsknoty do przybycia do tego świętego miejsca łączą się w codziennych modlitwach, nabożeństwach, konferencjach. Polecamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasnogóra, innych rozgłośni katolickich. Pamiętamy o was, siostry i bracia, którzy jesteście chorzy, cierpiący. Prosimy o ustanie pandemii koronawirusa. Modlimy się za tych wszystkich, którzy pochylają się nad ludźmi chorymi i cierpiącymi. Odmawiamy tajemnicę z części światła, głoszenie Słowa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, naszą modlitwą ogarniamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Modlimy się za wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry. Pamiętamy o naszych rodzinach, przyjaciołach, o naszych wspólnotach, parafiach. Naszą modlitwą chcemy otoczyć wszystkich tych, którzy trudzą się, aby ten czas naszego pobytu tu na Jasnej Górze był czasem błogosławionym. To czas naszej wdzięczności. W 30. rocznicę 6. Światowych Dni Młodzieży
już od dnia jutrzejszego o godzinie 20:15 wspólnie razem będziemy wielbić Pana, dziękując za dar świętego Jana Pawła II. To ogrom pracy, przygotowań, tak wielu ludzi zaangażowanych. Chcemy, aby Maryjo, płaszcz Twojej opieki, czuwał nad nami wszystkimi. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Obecnych wśród nas księży biskupów prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Wśród licznych zapisków kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdujemy również takie pouczenie, że w pośród zniszczonej i spalonej katedry warszawskiej pozostał tylko krzyż z kaplicy Baryczków, cudownie ocalony. Dlatego nic dziwnego, że syn ziemi polskiej, prymas Polski, kardynał August Chląd, prosił, żeby go pochować w tych ruinach i w lesie rusztowań odbudowywanej katedry, żeby pokazać, jak trzeba zachować tożsamość przeszłości, budując nową rzeczywistość ku przyszłości. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.